Rosja przeznaczy 5 miliardów złotych na obrażanie Polski. W grudniu ceny w polskich sklepach eksplodowały, a to dopiero początek. Doszło do tego, że coraz bardziej pogłębiają się podziały gospodarcze. A na koniec, w ramach ciekawostki dnia, Polacy w 2019 kupili rekordową ilość samochodów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, i zanim zaczniemy, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przystąpiliście do naszego eksperymentu z wrzucaniem i oglądaniem filmów na tym kanale codziennie o godzinie 18, bo już widać pierwsze efekty, że algorytm YouTube'a zaczyna się uczyć tej nowej reguły, że tutaj filmy pojawiają się właśnie o tej godzinie. Ale nie przestajemy i kontynuujemy nasz wspólny rytuał, czyli Wy wchodźcie na ten kanał codziennie o 18, odpalajcie najnowszy film i nawet jak nie macie czasu, no to niech po prostu leci sobie gdzieś tam w tle, a możecie sobie go obejrzeć później, a my w zamian za to będziemy wrzucać cały czas, codziennie, o godzinie 18 filmy i zrobimy wszystko, żeby te filmy wypuścić. Dzięki Wam bardzo serdecznie, bo robicie naprawdę kawał zajebistej roboty, a tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. Petersburg's notorious troll factory is finally giving up its secrets thanks to a few brave former workers such as Vitaly Bespelov. 200 people. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia telewizja BBC ujawniła, że Rosja wykorzystywała serwisy BuzzFeed, Quora i Reddit do rozpowszechniania fake newsów przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Śledztwo potwierdziło, że fake newsy na wspomnianych stronach były publikowane przez te same konta, które wcześniej w serwisie Reddit rozpowszechniały poufne umowy handlowe pomiędzy Wielką Brytanią a USA. Reddit zidentyfikował wówczas ponad 60 takich profili i ustalił, że są one powiązane z Rosją. Rosja rozwija propagandę nie tylko w Wielkiej Brytanii. Telewizja Bielsat na swojej stronie internetowej podaje przykłady ataków rosyjskiej propagandy na Polskę po tym, jak prezydent Władimir Putin zaatakował nas podczas publicznego wystąpienia. Jak podaje IR, w 2020 roku Moskwa chce przeznaczyć na wsparcie mediów propagujących prokremlowski punkt widzenia 1,3 mld euro. Z tej puli prawie 300 milionów ma otrzymać telewizja Russia Today, która nadaje w ponad 100 krajach. To jest wierzchołek góry lodowej, bo duże pieniądze, nie znamy ich skali, są przeznaczone na działania w sieci. Mówimy o fabryce troli, która jeszcze niedawno była lokalnym przedsięwzięciem, które miało wspierać kandydata w wyborach lokalnych w Petersburgu. Teraz działa praktycznie na całym świecie, skomentowała dla Polskiego Radia Martyna Bildziukiewicz ze specjalnej unijnej grupy zajmującej się walką z rosyjską dezinformacją. Narracje Kremla wspierają nie tylko media społecznościowe, lecz także media tradycyjne. Pod koniec roku w popularnym programie sympatyzującym z Kremlem Władimira Sołowiowa wystąpiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, przekonując widzów, że Polacy nie otaczają odpowiednim szacunkiem radzieckich pomników, co świadczyć ma nie tylko o braku pamięci, lecz również o braku wdzięczności. Przypomniała też, że to ówczesny ZSRR budował wiele zniszczonych w czasie wojny polskich miast. So anything that made Ukrainian government soldiers look bad was a priority. Świat zaaferowany jest pożarami w Australii, konfliktem USA-Iran, a Polska już dawno odeszła na drugi czy nawet ósmy plan, a Putin w tym samym czasie zaczyna wbijać takie małe szpileczki w naszą historię. I to w jaki sposób? Tym razem wyda prawie 5 miliardów złotych na internetowe trolle oraz, wiadomo, że bezstronne, niczym TVP, rosyjskie media. Jednym z przykładów ostatnich antypolskich ataków jest ankieta zamieszczona na rosyjskim wydaniu Euronews, która brzmiała: Polska i Rosja obwiniają się wzajemnie o współpracę z hitlerowskimi Niemcami. Czy jej prawdzie o II wojnie światowej wierzycie bardziej? Serio? No, zgadnijcie, jakie były odpowiedzi. Na całe szczęście opinia publiczna w zdecydowanej większości nie dała się zwieść, jednak zdaniem wielu obserwatorów jest to sytuacja co najmniej karygodna i niebezpieczna. No bo w każdym razie zaczynamy mówić o naszej prawdzie historycznej jak o spekulacjach, jak o wierze. Czy wierzycie tak? Czy wierzycie, że było tak? A nie chodzi tu wcale o jakąś historię, nie wiem, chrztu Polski. Tu chodzi o sytuację, która miała miejsce nawet niecałe 100 lat temu. A to tylko jeden z licznych przykładów takiej antypolskiej narracji w rosyjskich mediach, bo jak mieliście okazję już przekonać się na tym kanale we wcześniejszych filmach,
W taką antypolską narrację wchodzą również media tradycyjne. I jak do niedawna mogliśmy się jeszcze spodziewać, że Putin zaprzestanie swoich gierek, no to tak dzisiaj widzimy, że prawda na temat naszej historii zaczyna się powoli zmieniać. A o tym, jak zaczął się ten cały konflikt i jak przynajmniej z początku media na całym świecie stawały po naszej stronie, mówiliśmy dokładniej o w tym materiale, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to koniecznie sprawdźcie ten film lub odłóżcie sobie go do obejrzenia na później, a my w tym czasie już ruszamy z kolejnym tematem. W pierwszym kwartale 2020 roku musimy liczyć się ze wzrostem inflacji w Polsce. To już obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach, kiedy zwłaszcza ceny... Takiego wzrostu cen nie było od jesieni 2012 roku. W grudniu 2019 inflacja wyniosła aż 3,4% w ujęciu rocznym, wobec 2,6% w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych. Bardzo podrożała żywność. Eksperci nie mają złudzeń. W kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,2%, nośników energii wzrosły o 0,1%, a paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 2,1%, podał urząd. Wzrost inflacji w kolejnych miesiącach będą determinować skokowe podwyżki cen energii i innych kosztów utrzymania oraz podatków. W dalszym ciągu rosnąć będą też ceny żywności. To nie koniec wzrostów inflacji. Grudniowy odczyt inflacji podnosi i tak wysoką ścieżkę inflacji na najbliższe miesiące. Podwyżki cen energii elektrycznej, wywozu śmieci, akcyzy na alkohol i tytoń oraz efekty bazowe z poprzedniego roku podniosą inflację do ponad 4,5% w pierwszym kwartale. Dokładny odczyt będzie zależeć między innymi od sposobu uwzględnienia podwyżek cen śmieci przez GUS oraz innych nieuwzględnionych dostosowań cenników w firmach prywatnych i cen usług komunalnych. Wiosną inflacja powinna zacząć spadać z uwagi na efekty bazowe w kategorii żywność, ale obecnie nie widzimy szans powrotu inflacji do celu w 2020 roku, prognozują specjaliści z NBanku. Eksperci z Santandera przypominają, że prognozy NBP z listopada 2018 roku przeszacowały inflację i niedoszacowały PKB. Tym razem wygląda na to, że może być odwrotnie. Zakładamy, że polski wzrost spowolni nieco mocniej niż zakłada bank centralny, podczas gdy inflacja może być nieco wyższa, przynajmniej na początku roku, dodają. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na cięcie... Czyli potwierdza się wszystko to, o czym mówiliśmy już kilka tygodni temu w tym materiale. Ba! Jest nawet gorzej. Inflacja przekroczyła przewidywania nie tylko ekspertów, ale i Narodowego Banku Polskiego. Jak mawiał klasyk, końca nie widać. I ta dewiza niestety będzie siedziała z tyłu głowy wszystkim polskim przedsiębiorcom, a zwłaszcza tym drobnym. Bo przecież dla niektórych z nich takie podwyżki chociażby cen prądu mogą oznaczać zwyczajnie zamknięcie całej firmy. No ale co tam, porozmawialiśmy o stratach, to może zacznijmy analizować sobie plan naszego rządu na temat zrównoważenia sytuacji w poszczególnych regionach. Plan Prawa i Sprawiedliwości mający na celu zrównoważenie rozwoju gospodarczego wszystkich regionów Polski zdaje się spełzać na niczym. 2018 rok był bowiem kolejnym, w którym najbogatsze województwa powiększyły przewagę nad biedniejszymi. Rynek pokazuje, że trend ten będzie się nasilać. Województwa wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie wraz z Warszawą jako jedyne regiony w Polsce osiągnęły wynik wzrostu PKB powyżej średniej dla całego kraju. Te cztery regiony wspólnie złożyły się na niemal połowę całego wyniku PKB Polski. Dla porównania 9 najbiedniejszych województw dorzuciło do gospodarki mniej niż 5%. Najgorsze wyniki zanotowały województwa lubelskie i warmińsko-mazurskie. Tak wynika z danych GUS-u, które przeanalizował Puls Biznesu. Profesor Krzysztof Marczewski, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w rozmowie z dziennikiem nakazuje jednak ostrożność w spoglądaniu na wyniki największych regionów. Wskazuje przy tym na sposób obliczeń przyjęty przez GUS, który może zawyżać wyniki. Jednocześnie wskazuje, że obecnie przyjęta polityka równomiernego rozwoju regionów nie jest dostatecznie efektywna. Ta ocena nie może być w smak Prawu i Sprawiedliwości. PiS przed 3 laty skupił się właśnie na rozwoju biedniejszych regionów kosztem tych bogatszych.
to odwrotna droga niż przyjęta w 2009 roku przez rząd Platformy i PSL-u, który zakładał inwestycje w bogatsze regiony. Ówczesna rządząca ekipa zakładała, że jeżeli bogaci będą się nadal dynamicznie rozwijać, to staną się atrakcyjniejszymi regionami dla inwestorów zagranicznych, a to też przełoży się na rozwój gorzej rozwiniętych regionów. I teraz należałoby konkretnie przeanalizować przyczyny braku rozwoju gospodarczego innych województw oraz poważnie zastanowić się nad tym, czy plan rządu w ogóle mógł wypalić. Bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że taki Lublin nie ma absolutnie żadnych szans na zrównanie się z Warszawą, a nie jest tajemnicą, że to Warszawa napędza w tym regionie całą gospodarkę. Może wypadałoby wrócić do pomysłu z 2009, który zakładał inwestycje właśnie w te bogatsze rejony Polski. To oczywiście nie jest moja opinia, tylko przedstawiam Wam kontrpropozycję do tej rządu, a to Wy zdecydujcie, jak Waszym zdaniem powinno być w tej ankiecie. A na koniec czas na ciekawostkę dnia. I tutaj pewnie co niektórym poprawi się humor. Ponad 600 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych zarejestrowano w 2019 roku w Polsce. To absolutny rekord. Prawdziwe oblężenie salony odnotowały jednak w grudniu. Firma analityczna Samar wskazuje, że w ostatnim miesiącu roku zarejestrowano ponad 60 tysięcy aut. To dopiero drugi raz w XXI wieku, kiedy w jednym miesiącu Polacy zarejestrowali ponad 60 tysięcy sztuk pojazdów. Czytamy w serwisie money.pl. Łącznie w zeszłym roku zarejestrowaliśmy około 625 nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Około 555 tysięcy z nich to samochody osobowe. To rekord stulecia, o 4,4% lepszy wynik od poprzedniego roku z 2018 roku. To właśnie 2018 rok był pierwszym, w którym na terenie Polski zarejestrowano ponad 500 000 sztuk nowych pojazdów. Ten wynik jest przede wszystkim zasługą przedsiębiorców. Jak wskazuje firma analityczna Samar, aż 71% zarejestrowanych aut należy do nabywców instytucjonalnych. Analitycy wskazują przy tym, że dane te nie obejmują rejestracji nowych pojazdów przez osoby o zarejestrowanej działalności gospodarczej i spółki cywilne, które mają prawo do odliczeń podatków od ceny aut i wydatków na ich eksploatację. No i teraz warto zastanowić się nad tym, czy to dobrze, czy źle. Bo z jednej strony może to po prostu znaczyć, że powodzi nam się coraz bardziej, bo więcej osób stać na takie auto z salonu, ale z drugiej może to jest zwykły wzrost konsumpcjonizmu? No nie ma danych na ten temat, ale jestem święcie przekonany, że zdecydowana większość tych kupionych samochodów jest na kredyt. Bo przecież dane na temat tego, że kupujemy coraz więcej aut, wcale nie muszą oznaczać czegoś dobrego. No ale zawsze lepiej auta kupować niż je palić, jak nasi drodzy przyjaciele z Europy. Aby dowiedzieć się więcej o tym, o co chodzi w paleniu aut we Francji, koniecznie zapoznajcie się z tym materiałem, a my tymczasem przechodzimy standardowo do drętwego suchara. Stary, no tyle złego się naczytałem o tych złych skutkach alkoholu, że powiedziałem sobie raz na zawsze, trzeba z tym skończyć. No co ty, Janusz, z piciem? Nie, z czytaniem. Tego drętwego suchara podesłał mi na Instagramie Stasiek Fotos, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego kwaśniewskiego. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w wiadomości prywatnej na Instagramie, link do Insta masz tutaj oraz rzecz jasna w opisie. Ja na koniec, zanim się pożegnam, zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie do naszego eksperymentu, aby uczyć algorytm YouTube'a tego, że jest nowa reguła, że filmy na tym kanale pojawiają się zawsze o godzinie 18. To naprawdę nam bardzo poprawia sytuację. Jeżeli chcecie w tym wziąć udział, to po prostu codziennie o 18 wchodźcie na ten kanał, włączajcie najnowszy film i po prostu niech sobie leci. Dzięki Wam bardzo serdeczne. My w zamian za to oczywiście te filmy codziennie o 18 będziemy regularnie wrzucać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!